oni wystrzelą, kto najlepiej, Rybniczanie, chyba oni, ale oj, jak tam jest ostro, żeby nie było. To, co się zdarzyło, no, stracili płynność jazdy Rybnicy juniorzy i teraz miejmy nadzieję, że wstanie jeden i drugi tak naprawdę. Taśma w górę, kto najlepiej zaspał, Walasek świetny, Czugunow świetny, także Jasiński ciasno, Czugunow leży, będzie pewnie powtórka tego wyścigu. Komu ona przyniesie punkty i zwycięstwa, ruszamy równiutko, ale chyba Brady Kerc jest najlepszy, czy będzie jednak w stanie go objechać, Czugunow jednak to robi, jest Czugunow przed Kercem, który chyba się nie spodziewał tego ataku, Walasek jedzie szeroko, chyba za szeroko, wydawało mi się, że Jasiński będzie w stanie objechać doświadczonego zawodnika w białym kasku, utrzymuje jednak trzecią pozycję, a Kerc próbuje dogonić Gleba Czugunowa, nie jest chyba Australijczyk tak szybki, jak mogłoby się wydawać, chociaż wchodzi teraz pod lewy łokieć Czugunowowi, ale on wybiera odpowiedni tor jazdy i jest za chwilę, będzie pewnie radość i ostrowskich kibiców i samego Gleba Czugunowa, bo on jest bohaterem tego trzeciego wyścigu. On wygrywa z mocną parą rybnickiego robu. No Brady Kerc, tak jak mówiliśmy, najlepszy zawodnik drugiej ekstraligi. Stawka szóstego wyścigu znana. Nie znane są jego losy, ale za chwilę je poznamy. Jak brzydko to wyglądało. Rohan Tangate zaliczył świece. Ten wyścig będzie przerwany. Tangate teraz leży tuż po starcie. Rywalizacja, taśma poszła w górę, Czugunow znakomicie właściwie już zostawia w pokonanym polu, Walaska to samo robi, Szostak dołącza teraz do Czugunowa, jak oni są szybcy, to widać gołym okiem, tu nie trzeba się absolutnie wręcz znać na niuansach czarnego sportu, bo to jest widoczne aż na to, że Ostrowianie po prostu dystansują Rybniczan już na dojeździe do pierwszego łuku. Dwa okrążenia za nami, Walasek próbuje dogonić Czugunowa, Czugunow się broni, chociaż to nie jest jakaś wielka obrona, po prostu jedzie swoim torem. Szostak na prowadzeniu, za chwilę rozpoczną ostatnie okrążenie, Walasek teraz z pechem, Ostrowianie, defekt sprzętu chyba Gracjana Szostaka, no i z tego wszystkiego skorzystają Rybniczanie, którzy przegrają ten wyścig, ale nie 1-5, a 2-4, bo to są ostatnie metry, jeszcze siłą rozpędu Gracjan Szostak pewnie przywiezie za chwilę jeden punkt, wielki pech zatem, jeżeli chodzi o juniora, on będzie biegł jak jakiś maratończyk, ale pewnie dowiezie, dobiegnie po ten jeden punkt, a siła ostrowskich gardeł mu w tym pomoże. Pech wielki, ale z drugiej strony takie rzeczy się w żużlu zdarzają. Trzeba chwilkę odpocząć, na pewno wentylatory tam na Gracjana pójdą. Ale jest punkt, no tylko punkt można powiedzieć, bo wiózł 3 i ten defekt właśnie odebrał mu te 3 punkty. 10. wyścig, koniec trzeciej serii rywalizacji, świetnie Jakobsen w czerwonym, ale chyba jeszcze lepiej Brady Kerc, ależ on załatwia temat po zewnętrznej, przykleja się właściwie do tej dużej, do tego środka, no a potem już na pierwszej pozycji rozwija prędkość Jakobsen, po pierwszym okrążeniu jest blisko, a Tkocz wyprzedza Jasińskiego, który pojechał chyba za szeroko, błąd katastrofalny Wiktora Jasińskiego, no i jak na razie Rybnik na prowadzeniu 4-2, ale Tkocz jedzie za szeroko chyba, chociaż nie, to jest dobry sposób, aby utrzymać tę trzecią pozycję. Rybniczanie zatem mają perspektywę zwycięstwa drużynowego pierwszego, ale chyba tylko na moment, bo Jasiński wyprzedza młodzieżowca rybnickich rekinów na okrążenie przed końcem, zatem znów będziemy mieli chyba trzeci w dzisiejszym meczu remis. Brady Kerc niezagrożony, no Jakobsen nie traci zbyt wiele, ale Brady Kerc błędu nie popełni, no a o trzecie miejsce jeszcze tu do samego końca Tkocz naciska Jasińskiego, ale po błędzie Jasiński jednak broni tego trzeciego miejsca, tej trzeciej pozycji. 13. wyścig dnia, startujemy! I kto? Brady Kerc w żółtym, w białym, próbuje dołączyć do niego Jabruk, a z tego wszystkiego korzysta Gleb Czugunow, który wchodzi tutaj pod Brady'ego Kerca. Jabruk i Kerc teraz wyprzedza Czugunowa, ale Czugunow znowu wyprzedza Brady'ego Kerca, ależ szachownica, ależ walka, ależ przepiękny żużel podczas tego pierwszego okrążenia. Tobiasz Musielak ostatni, a Jakub
Jabrook chce powalczyć z Bradym Kercem o to, aby jeszcze wyszarpać pierwsze miejsce Czugunowowi. Piękna rywalizacja, dwa okrążenia za nami, a oni ciało w ciało, bark w bark, motocykl w motocykl. Teraz Czugunow trochę odjeżdża, Brady Kerc broni się przed atakami Musielaka, który siedzi na kole Australijczykowi, a Jabrook w pogoń za Czugunowem. Czugunow jednak chyba wygra, a Tobiasz Musielak nie chce zostawić tej sytuacji w taki sposób. I co zrobi Brady Kerc w defensywie Australijczyk? A Tobiasz Musielak, czy będzie atakował po szerokiej, czy przyklei się do krawężnika? Ostatnie metry, Kerc jednak trzeci. Arget Malesa, Rof Rybnik 62 do 28.